sztuka jest pytaniem o to, czy może istnieć sztuka po sakrum. To jest moim głównym pytaniem i właśnie to jest ukryte w tych słowach. Sztuka to z zakazanego owocu marmelada. To sformułowanie sztuka to z zakazanego owocu marmelada pochodzi z mojego filmu Doktor Faustik, a pomysł na to, żeby te słowa były tytułem wystawy jest autorstwa mojej kuratorki z Muzeum MUMOK z Wiednia i ta wystawa jest kontynuacją, znaczy jest właściwie powtórzeniem tamtej wystawy, tylko pokaz jest wzbogacony o moje prace, o moje obrazy. Myślę, że ta wystawa jest bardzo interesująca dla wszystkich tych, których interesuje, co najmłodsze pokolenie artystów ma do zaproponowania w swojej sztuce. I z tego punktu widzenia ja także jakby obserwuję twórczość Maksa Cieślaka. To jest wystawa, na której prezentowane są filmy wideo oraz jego obrazy. Jedna i druga część jego twórczości wiąże się ze sobą poprzez tematykę i problemy, którymi Max Cieślak się zajmuje w swojej sztuce. Max Cieślak, którego wystawę dzisiaj otwieramy we Wrocławiu, jest pierwszym polskim laureatem międzynarodowego konkursu Henkel Art Award. Konkurs artystyczny Henkel Art Award, międzynarodowy konkurs artystyczny, jest organizowany od 2002 roku. Jego organizatorem jest firma Henkel oraz we współpracy z Fundacją Kultur Kontakt, a od 2009 roku z Muzeum Sztuki Współczesnej MUMOK w Wiedniu. Konkurs Henkel Art Award rozpoczynał się wtedy, kiedy wiele krajów Europy, regionu środkowo-wschodniej, wchodziło do Unii Europejskiej i postanowiliśmy w ten sposób promować młodych artystów tego regionu na arenie międzynarodowej. Siedzibą tego konkursu jest Wiedeń, który jest swoistą bramą do Europy dla artystów, którzy mają szczęście wejść do finału tego konkursu albo go zwyciężyć, tak jak zwyciężył ten konkurs w 2010 Max Cieślak. W sposób może typowy dla młodego artysty duża część jego twórczości jest autotematyczna, czyli poświęcona temu szukaniu swojego miejsca na scenie artystycznej. Tego miejsca nie w sensie fizycznym i przestrzennym, tylko w sensie swojego tematu, swojego problemu. A więc z jednej strony ona się odnosi do tego, co młody artysta zastaje na tej scenie artystycznej i w tym sensie jest ona bardzo krytyczna, ale z drugiej strony Max Cieślak jest takim jakby ostatnim romantykiem naszej sceny. Artystą, który pragnie bronić tych największych wartości, piękna w sztuce, czystej miłości i szlachetności. Jest jednocześnie romantykiem i antyromantykiem. Jest artystą, który inspiruje się wielką literaturą romantyczną, ale też i Gombrowiczem. Jest Józiem i Konradem w swoich filmach. Mówię w swoich filmach, ponieważ on jest głównym aktorem, który występuje w jego pracach filmowych. Adrian Lewerkun z powieści Tomasza Manna był geniuszem, matematykiem, kompozytorem i ta postawa jego była awangardą. On pierwszy występował przed szereg i to, co było piękne, niszczył. Natomiast ja już wychowywałem się w takich czasach, gdzie właściwie doszło do czegoś takiego paradoksalnego, jak awangardowa tradycja, czyli po prostu to niszczenie i szyderstwo formalnie, może nie wszędzie, ale było nauczane w szkołach. Ja sprzeciwko temu, trudno powiedzieć, że się buntuję, bo jestem dosyć ślamazarnym człowiekiem i na bunt brak mi energii, ale staram się temu przeciwstawić. Pani kurator określiła mnie narcyzem. Ja niestety muszę się z tym częściowo zgodzić. Te obrazy najczęściej są moimi symbolicznymi autoportretami. Konkurs Henkel Art Award cieszy się coraz większym zainteresowaniem z roku na rok. W roku, w którym zwyciężył Max Cieślak, na konkurs nadeszło ponad 1000 prac. Z samej Polski mieliśmy 260 zgłoszeń. Nagrody w konkursie Henkel Art Award są bardzo zacne. Artysta, poza gratyfikacją finansową, otrzymuje chyba rzecz najważniejszą, a mianowicie indywidualną wystawę w Muzeum Sztuki Współczesnej MUMOK w Wiedniu, a także indywidualną wystawę zorganizowaną dla niego w kraju ojczystym. Z informacji, które otrzymaliśmy po obradach międzynarodowego jury, okazało się, że Max został wybrany zwycięzcą tego konkursu jednogłośnie. W tajnym głosowaniu jednogłośnie międzynarodowe jury zdecydowało, że Max był najlepszy. To jest chyba jedyna droga, jaką artyści młodzi w jaki sposób mogą się spotkać z widzami i też z krytykami, ze znawcami sztuki, którzy najczęściej są zaangażowani przy takich konkursach jako jurorzy. To jest po prostu chyba rutynowe działanie początkującego artysty, wyszukiwanie sobie konkursów i chodzenie na pocztę, wysyłanie bąbelkowych
kopert z opisem, ze swoimi portfolio. Udział w konkursach dzisiaj szczególnie jest bardzo ważny. Odbywa się kilka konkursów dla młodych artystów, w których mogą brać udział polscy artyści, ale ten jest szczególnie istotny, ponieważ tutaj wygrana w tym konkursie nie oznacza tylko wygranej finansowej, ale coś dużo bardziej istotnego, a mianowicie zapewnienie promocji i widzialności młodemu artyście, który wygrywa taki konkurs. Wygrywając nagrodę Henkel Art Award, Max Ciesiak miał możliwość, której nie ma wielu bardziej doświadczonych artystów, mieć wystawę indywidualną w Muzeum Moderner Kunst Stiftung Ludwig w Wiedniu. To jest bardzo prestiżowe miejsce i to jest miejsce, które zapewnia wielką widzialność artyście. No, dzięki temu, że jakby tak bardzo spodobała mi się ta wygrana tego artysty, to drugą wystawę ma u nas w schronie i jakby ta wystawa opromienia nasze miejsce. Wystawa będzie czynna do 16 stycznia przyszłego roku. Jest to wystawa, która jest prezentem dla publiczności Wrocławia na święta, bo jest to wystawa, która przynosi dużo radości z jej oglądania.